Udało mi się dziewczynki karmić niestety tylko 3 miesiące, ponieważ dziewczynki są dwie, więc mój organizm nie nadążał produkować tego pokarmu, a jednak dziewczynki po mamusi lubią zjeść sobie i do dzisiejszego dnia tak jest. I tak jak rozmawiam z innymi kobietami, które również miały więcej niż jedno dziecko, nawet rozmawiałam ostatnio z mamą trojaczek, no to ona niestety tylko jej się 2 dni udało karmić. Po prostu no, nie dawała rady, może stres, może to mówi, sama nie wie jak, ale to i tak dużo kobiet mnie podziwia, że udało mi się te 3 miesiące wytrwać. Jeżeli chodzi o trudności, jakie występowały przy karmieniu, to chyba to było takie ciśnienie, czy będę miała ten pokarm, czy mój organizm będzie w stanie wytworzyć tyle pokarmu, żebym była w stanie nakarmić obydwie córeczki, żeby były najedzone. I też miałam, no nie ukrywam, że przez pierwsze miesiące problem w odróżnieniu dziewczynek, bo one są jednojajowe, jednokosmówkowe. Do tej pory czasami pomylę się i tak naprawdę ja i jeszcze może jedna, może dwie osoby są w stanie rozróżnić dziewczynki. Więc no, na samym początku było mi bardzo ciężko i było nawet tak, że przystawiałam do piersi cały czas, na przykład przez 3 godziny czy 4, jedną córeczkę, bo druga cały czas spała. I dopiero później się zorientowałam, mówię, kurczę, a chyba jednak Anastazja nie jadła. Więc to był taki dosyć ciężki moment, a no wiadomo, byłam zmęczona samym porodem. Długie karmienie piersią jest bardzo ważne w rozwoju dziecka, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Wiem, że są kobiety, które w ogóle nie dopuszczają do myśli, że będą karmić piersią, a są też takie kobiety, które uważają, że a 3 miesiące, 4 miesiące, 5 miesięcy, nawet słyszałam takie opinie, że takie pół roku to jest w sam raz. No, ja akurat pochodzę z domu, gdzie również byłam długo karmiona piersią. Mój brat ma dzieci, jego dzieci również były długo karmione piersią, bo nawet prawie 3 lata, więc uważam, że im dłuższe karmienie piersią, tym lepiej dla dziecka.